Siemanko, intruder z tej strony, witam Was w kolejnym filmie, krótkim. Dzisiaj chciałem Was zaprosić na organizowane przeze mnie zawody strzeleckie w Call of the Wild. Oczywiście dla tych, którzy mają, no, część z Was ma. Zawody będziemy organizować dla fanu, nie będziemy się bili o jakieś wielkie trofea, po prostu tak, żeby się spotkać, postrzelać. Natomiast strzelać będziemy typowo sportowo na strzelnicy. Strzelanie będzie miało kilka etapów, w których oczywiście będą sumowane punkty za precyzyjność strzałów, ale to, jakie będą wyniki, to jest tak naprawdę drugorzędne. Chodzi o to, żeby się dobrze bawić. Pierwszą konkurencją będzie strzelanie z karabinu, dowolnego karabinu, na odległość 50 metrów. Na oddanie 15 strzałów będzie minuta czasu. Wstają tarcze, jest informacja, strzelcy gotowi do strzału, gotowi. Otworzyć ogień. Jest pyk, start stopper, jest minuta na oddanie 15 strzałów i liczy się ilość zebranych punktów. Następnie tarcza jest chowana, resetowana. Kolejny etap to są strzały na 150 metrów. Na 50 i na 150 metrów strzelamy w pozycji stojącej, nie w żadnej konkurencji nie używamy lunet. Strzelamy na samą muszkę, tak by było ciekawiej. Pozycja stojąca, strzelamy na samą muszkę i jest druga konkurencja, czyli 150 metrów stojąc na muszkę. Również minuta, oddajemy strzały, kto ile punktów wystrzeli, to jego. Trzecia konkurencja jest taka, że strzelamy na 250 metrów z pozycji leżącej, również na muszkę. Strzelamy, na to jest również minuta. Kto co tam ustrzeli, to jego. I teraz w sytuacji, gdyby pojawili się gracze, którzy będą mieli taką samą ilość punktów, robimy dogrywkę. Dogrywka jest na... Do dogrywki oczywiście przechodzą tylko gracze, którzy mają tą samą najwyższą ilość punktów, ewentualnie. I dogrywka wygląda tak, że jest 50 metrów, jest 30 sekund i oddajemy tyle strzałów, ile wlezie w ciągu tych 30 sekund. Kto ile punktów zdobędzie, to jego. Ten, który zdobędzie najwięcej, wygrywa. Przybijamy sobie wirtualną piątkę i tyle w zasadzie możemy zrobić. Ale gdyby w tym etapie również było tak, że dwie osoby na przykład będą miały taką samą ilość punktów, robimy etap kolejny, czyli strzelamy na 250 metrów z pozycji leżącej na muchę 30 sekund. Kto ile w tym czasie ustrzeli, to jego. Myślę, że to będzie fajne. Zapraszam Was. Dostępnych będzie 6 osi. Na strzelnicy jest 8 osi. Zaraz Wam pokażę na mapie, gdzie znajduje się strzelnica, w razie gdybyście nie wiedzieli. Tam się można teleportować. Oczywiście najpierw ją trzeba odkryć. Tam się można teleportować poprzez szybką podróż. No i będąc na strzelnicy już dalej będzie wiadomo, co robić. Mamy 8 osi w każdej rundzie, może być tylko 6 graczy. Multiplayer może być maksymalnie na 8 osób. Będzie dwóch sędziów. Ja nie strzelam, ja jestem sędzią, Rafał lub ktoś jeszcze jest sędzią. Jest 6 strzelców. Jeżeli będzie więcej chętnych, zrobimy kilka rund. Ci, którzy chcieliby się zgłosić, napiszcie na dole w komentarzu. Ja chciałbym się zgłosić, tak? Prawdopodobnie będziemy to organizować w poniedziałek lub środę, którąś, koło godziny prawdopodobnie 21. Jeżeli macie ciśnienie, żeby to była jakaś inna godzina, napiszcie. Natomiast zgłaszajcie się w komentarzach pod spodem. Może uda się nawet jakąś nagrodę zorganizować dla kogoś, kto wygra, ale tego nie obiecuję. Sytuacja jest taka, że nie wpływamy na pogodę. Pogoda, strzelamy w taką pogodę, jaka jest. Natomiast strzelamy o godzinie w grze o 21. Będzie ciemno, wszystkie tarcze tutaj wtedy są ładnie, równo oświetlone reflektorami i w takich warunkach będziemy strzelać.
To chyba tyle. Napiszcie, co sądzicie o tym pomyśle i zgłaszajcie się w komentarzach na dole. Do zobaczenia na strzelnicy.